Somebody better tell me what the hell just happened out there. Jesteśmy. Zmieniaj kurna na swój shotgunik. A ty. Ale się rozpadł, o kurna, spierdalam się. Kusni za osłonę, dobra, dobra. Ale są jakieś ludziki. Wow, wow, wow. Dobra, gdzie oni są? O kurde! Fuuu! Ale ładnie w nas wsadzają. Nie jestem przygotowany na tak bliski, intymny kontakt z nabojami przeciwnika. Dobra, jeszcze raz to robimy. No, obcy są jednak kaszką z mleczkiem. Dobra. No i to było ładne granie. Yeah, move, 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 move! Move your ass. Shake it, baby. Wow! Dobra, dobra, to było mocne. Widać, że rozwalają nas w kilka pocisków, aż mi noga odpadła z wrażenia. Ojejku, jejku, jak to będzie tak wyglądało? To nie fajnie, nie fajnie. No dawajcie, chodźcie tutaj, chodźcie tutaj. A ty gdzie stoisz? A ty jeszcze żyjesz? Trzeba będzie tutaj naprawdę ostrożnie pograć. Tutaj nie ma żadnego systemu wychylania się za osłonę. Nie mamy żadnych też naboi. Nie wiem, czy mamy jakieś granaty. Chyba spróbujemy ich tutaj trochę poflankować. Gdzie tutaj są ci goście? Nie no, Crysis 3 i tryb super żołnierza wymięka! Jezu, ale ten gameplay, to poczucie strzelania, uczestniczenia w walce jest tutaj tak zjebane, że masakra. Battlefield to na pewno nie jest. Ale pozycjonowanie, jak widzicie, jest niezwykle istotne w każdej grze, nawet tej najbardziej kiczowej. Uhu! Tak z zaskoczenia. Tylko niestety ten karabin pulsacyjny jest taki, bym powiedział, dość niecelny. Tutaj faktycznie O'Neill stanowi niezłe wsparcie dla mnie. Trzeba to przyznać. No to już... Wiem, co to był ten O'Neill na górze. Dobra, to jest nasz kolejny waypoint. Bella. Bella to ta, której pajączek gdzieś tam wpełznął. No jak dyszy. Nie chcę chyba mieć z nim do czynienia, szczególnie, że pewnie nie było tam kamerki żadnej w pobliżu. Więc, no wiecie, takie rzeczy trzeba jednak rejestrować. Jak nie ma kamerki, to kiepsko, kiepsko, no. Tak samo jak ja nie przechodzę żadnej gry bez kamerki, tak ona chyba nie chce się angażować w żadne związki bez tego narzędzia do upamiętniania pięknych chwil. Ura! Granaty są skuteczne przeciw zgrupowanym wrogom, zwłaszcza gdy chowają się za osłonami. Wciśnij to, a następnie wciśnij tamto i mogę przytrzymać również to. Dobra, fajnie. Można tutaj grzać, gotować granaty. Mamy ulepszenia broni, ponieważ mamy dwa punkty ulepszenia, także może zajmiemy się moją strzelbą, tylko... Ja mam chyba strzelbę taktyczną, tak? Bo to tak wygląda chyba. Tak, ona jest taką pompuszką. Nie, tych strzelb Higgsa to nie można, tych specjalnych strzelb to nie można ulepszać. I to jest ten ból w dupie, który powoduje ta gra. Mam w ogóle jakieś pistoleto? Mamy pistoleto? Nie, nie mamy pistoleto, no nie. Ale dupne.
pompa i tak z tego nie korzystamy, więc dobra, olać na razie tu, chyba że poczekajcie. Tam jakieś mocne nogi słyszałem, znaczy czytałem, że są, ale do czego to jest, to nie mam pojęcia. To już nic nie... Nie, no możemy ulepszyć, dobra. Celownik kolimatorowy, srowy, laserowy, dobra. Celownik laserowy... Okejos. Celność. Dobra, mi jednak zależy na celności niż na sile ognia, więc... Jest zajebioza, zamontowaliśmy właśnie fajny celowniczek. Co on zrobił? Kopnął te drzwi i co? Co za kolo? Co za kolo magiczne? Co to jest? O. Cóż to jest? Jakieś działeczko fajne. Takie rzeczy to my lubimy. Dobra, O'Neill, słuchaj. Co należy zrobić w tej chwili? Poradzę się mojego specjalnego wykrywacza ruchu. Chyba muszę do tego wsiąść. Jasne, że umiem, ja wszystko umiem. Poleciałbym nawet kurna statkiem. Dobra, ładownik wszechstronne urządzenie. Będziemy ładowali każdego, kto się nam nawinie pod rękę. Wciśnij lewy, żeby wyprowadzić atak lub coś podnieść prawym ramieniem. Wciśnij prawy, by użyć lewego ramienia. Zajebista sprawa, bardzo intuicyjna. A można na obydwa na raz? Nie. No dobra, i co dalej? A, mamy tutaj już nawet czujniczek. No dobra, i co? I co? I co? I co będziemy robić tutaj? Tu. Czymś takim poruszała się bohaterka w obcym. Dobra, ale co my tutaj mamy zrobić, no? O'Neill, powiedz, mistrzu, co mamy tutaj zrobić? Może do tego tutaj podejść, co? No dobra. O kurna, obcy. No obce szmaty. Dobrze, że tylko jeden nabój wystarczy. O'Neill, jesteś ze mną? Jesteś, brachu. Jak zwykle wierny towarzysz. Dobra, było takie piknięcie. To znaczy, że tutaj coś się znajduje. Czyżby tylko to? Nie. Coś jeszcze. Nieśmiertelnik! Hi-ha! Yes! Ura po kres! Yes, ura po kres! Dobra, mamy to! Dzięki wielkie za podpowiedzi, mistrzowie! A kto tutaj leży? Ojej, robaczek mu się przyssał do ryjka. To naprawdę romantyczna chwila, nie przeszkadzajmy im. Nie wiem, czy z tych jaj... One wyglądają już i tak na otworzone, że tak powiem. Nie wiem, po co tutaj są te komory kriogeniczne, kto je tutaj zostawił. Jakiś niechluj. Co, porozrzucane po całym statku? O, z tego coś może wyskoczyć, bo to jeszcze nie było otworzone. No, za dużo naboi. Paka z amunicją, zawsze przydatna. To można przeciąć. Najpierw zbadajmy sobie tutaj to pomieszczenie. Wszędzie są oślizgłe. Co to jest? A co to jest? Ojejku, coś wyskoczyło. Jaki robaczek słodki, chodź tutaj, mordo moja. Jakie słodkie maleństwo, no ojej. Nie trzeba rozwalać tych jajek. Nieźli jajcarze. Dr. Stanton, o, nagranie. I understand what you're going through. Believe me, a few weeks ago I practically was you, but I've been assured, mind you, that our safety is priority one. I know you'll have noticed the extra security provided by our benefactors, and as long as the PMCs are on the Sulaco, you will be safe. Tak, bezpieczeństwo, a potem obcy wdzierają się wam do mózgownic i was kontrolują. Dobra, to nie ta gra. Ale tutaj też jest podobnie. Eksperyment z obcymi, kręcenie pornoli niestety się nie udało. Trzeba to robić w znacznie bezpieczniejszych warunkach i nie mówię tutaj o założeniu pewnej ochrony.
A nie, tutaj jest taki mały, mały przyjaciel. Kunę, tutaj się włączało latarkę. Ej, stary, to ty mnie walnąłeś od tyłu? Od ty? Aj, ty, niegrzeczny. Dobra, mamy tutaj coś fajnego, czy nie, nie mam. Niegrzeczny pan. Ble. O, tutaj coś wypełnię z tego. Nie chcemy się bawić z pajączkami w takich ciemnych pomieszczeniach. Pamiętajcie, pomieszczenie musi być odpowiednio oświetlone, ostrość kamery odpowiednio ustawiona i dopiero wtedy można zaczynać kręcenie profesjonalnych filmów. Bez tego... Ale języczek, no nie, no to nie dla mnie, naprawdę. No ja naprawdę wolę kobiety, a nie jakieś obce organizmy, które chcą mnie od razu języczkować. Proszę, proszę, no. No nieładnie, nie fajnie, no ja naprawdę. Słyszałem tutaj to piknięcie, ale to chyba było po prostu, że obcy tutaj się znajduje języczek, obcy tworek, potworek. No nieładnie się z nami bawią, naprawdę. Tutaj jest jajeczko. Tutaj też. Tutaj i tutaj, także... Oj. Uwaga, mały stworek. Idzie właśnie. No O'Neill, weź go, zauważ. Wow, O'Neill, no po plerach mi, no. No człowieku, co ja ci zrobiłem, naprawdę? No, jakie to odgłosy wydaje dziwne. No i znowu walka. Walka o odepchnięcie. No nie będziemy się z tobą tak bawić. Nie będziemy się z tobą tak bawić. Wiem, że mnie kochasz, naprawdę, ale to już jest gruba przesada. Okej, tutaj coś też będzie fajnego. Kolejne małe potworki. Jacy ci obci? Obcy są strasznie natrętni, no to tak jak trochę wiecie. Ta gra po prostu jest, mi się wydaje, tak naprawdę o molestowaniu, no. Dosyć poważny temat, to nie jest temat do żartów oczywiście, no ale... O, jakiś panel kontrolny. Może jakieś oświetlenie? Tutaj się kryje. Dobra, wszystkie jaja rozwalone. Cisza jak makiem zasiał. Ta. Specjalne projekty można ukończyć znajdując legendarną broń. Nieśmiertelniki, nagrania, postęp specjalnych projektów może śledzić przetrzymując... 1/3 nieśmiertelniki, 1/2 znalezione nagrania. A w ogóle jaka to jest misja? Nawet tutaj nie jest napisane. To jest na pewno koniec misji SOS i początek drugiej. Nawet się w tym zbytnio nie orientuję. Bella. Oh, come on. Bella, otwieraj! Nie zamykaj się tutaj tak sama. No, Bella, ty całkiem niezła jesteś, słuchaj, ci powiem. Popatrzcie, ma znak harcerstwa na ramieniu. Ojej, jak słodko. Albo znak królewski, Ludwik, wiecie, 16, 15, takie pierdolety, to oni mieli takie lilie właśnie. Widać royalistka albo harcerka, nie wiadomo do końca. Dobra. Także znaleźliśmy tego, Belę, nie? Znaleźliśmy świetlówkę, której na pewno nie da się rozwalić, tak, dokładnie.